Jeśli ChatGPT i teksty generowane przez sztuczną inteligencję robią na tobie wrażenie, to znaczy, że nie znasz Biblii i nie wiesz, co to znaczy tworzyć natchnionym przez Boga. Dużo mówi się, że technologia uczenia maszynowego zastąpi twórców kultury, że pozbawi pracy copywriterów, ale żeby stworzyć coś chociaż przypominające psalmy, opowieści rodowe ze Starego Testamentu albo poematy opisowe, jak te z Księgi Rodzaju, sztuczna inteligencja potrzebuje jeszcze 10 rewolucji przemysłowych. Wszystko dlatego, że AI ma za zadanie upraszczać naszą pracę, usprawniać funkcjonowanie różnych procesów i gwarantować jasny i transparentny przekaz. Teksty biblijne nie spełniają żadnej z tych ról, przez co wymykają się rozumieniu sztucznej inteligencji i do momentu wynalezienia cyfrowego Boga są bezpieczne. Biblia to miejsce, w którym treść losowo należy rozumieć albo dosłownie, albo na jedno z kilkudziesięciu znaczeń, które wynikają z interpretacji Kościoła albo podręcznika, które dodatkowo często zmieniały się przez lata i rozszerzały, na przykład za sprawą interpretacji Kościoła albo teksty literackie. W tym materiale postaram się omówić cały ten utwór w sposób, który odsieje możliwie dużo szkolno-literackiego bullshitu, bo poznając Biblię dowiadujesz się na przykład z podręcznika, ile ksiąg ma który testament, albo kto napisał który psalm, a są to informacje równie przydatne w szkole, co ospa wietrzna albo brukselka na obiedzie. Zapraszam Cię na jeden z dłuższych materiałów w historii tego kanału. Mogę tylko powiedzieć uczciwie, że warto i że ten materiał naprawdę rozwiąże wiele Twoich szkolnych problemów albo życiowych problemów, łącznie z tym, że wreszcie zrozumiesz na przykład okrucieństwo Boga ze Starego Testamentu albo cierpienie Boga, czy tam Jezusa, i inaczej spojrzysz na swoje życie. Musisz być twardy. Zabawna jest swoją drogą dyskusja na temat religii w szkołach i tego, w jakim wymiarze powinny odbywać się te zajęcia. Czy mają być obowiązkowe, czy nie? Czy spotykać się na religię w szkole, czy w jakimś kościele, czy salce przykościelnej? Spotkania z księdzem są dla połowy polskiej sceny politycznej manipulacją młodzieżą i mieszaniem im w głowie, ale z jakiegoś powodu nikt nie podnosi faktu, że łącznie 3 semestry edukacji podstawowej uczniowie spędzają analizując 10 możliwych znaczeń psalmu 91, czy czytając listy apostolskie albo ucząc się historii z Księgi Rodzaju. Co za przypadek! I teraz, żeby nie było, ma to uzasadnienie, bo nie istnieje, po prostu nie istnieje inne źródło tekstów kultury, motywów, gatunków literackich, no czegokolwiek, z czym masz później kontakt kulturowo, ważniejszy niż Biblia. Nawet jeśli jesteś w swoim mniemaniu naczelnym antychrystem, to i tak wyraz buntu, który reprezentujesz, albo który reprezentują autorzy, których szanujesz, czy twórcy kultury, został opisany po raz pierwszy w Biblii. Środki, których używasz w swoim przekazie, prawdopodobnie mają korzenie biblijne, a twoje rozumienie dobra i zła jest oparte o kompas moralny, którego źródłem, czy ci się to podoba, czy nie, jest właśnie Biblia. Jeśli teraz się ze mną nie zgadzasz, możesz na przykład powiedzieć, jakim cudem ten typ ma prawo mi mówić, na czym się wzoruje. I nawet w tym zdaniu odwołujesz się dosłownie do kalki językowej z Biblii, nawiązując do cudu, jak przemiana na przykład pustego kosza w kosz z rybami na pustyni, albo uzdrowienie jakiegoś Łazarza. Z Biblią po prostu nie da się wygrać. Albo pogodzisz się z tym w trakcie edukacji, albo będziesz podchodzić do matury kilka lat pod rząd, aż w końcu to zrozumiesz. Fakty są takie, że łatwiej jest znaleźć w kanonie lektur szkolnych ofertę kawalerki na wynajem w Warszawie za poniżej 3000 zł za miesiąc, niż utwór liryczny bez nawiązania do dziedzictwa chrześcijańskiego. I dlatego trzeba poświęcić Biblii uwagę. Nie jako źródło wiary, chociaż oczywiście też tak można, tylko jako najważniejszemu tekstowi kultury, który obok mitologii jest gigantycznym źródłem motywów, ale jest też generatorem gatunków literackich i stylistyki, która będzie później wracać do Ciebie w każdej kolejnej epoce. Gdyby treny Kochanowskiego połączyły się z Dziadami, Panem Tadeuszem, Kordianem, Trylogią Mickiewicza, całą Olgą Tokarczuk i Marią Konopnicką, a potem Stangą Mrożka, tworząc literackiego cyborga i zaprosiły w ramach międzynarodowej współpracy wszystkie utwory Szekspira, to dalej sama tylko Biblia miałaby więcej motywów i większy lore od powstałego w ten sposób dziwnego otworu. Ha 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 ha!
Swoją drogą polecam swoje materiały o epokach literackich, a nagrałem dosłownie o każdej i na każdej się sporo wyżyłem, także zachęcam gorąco. No dobra, przejdźmy już teraz powiedzmy do mięsa i zacznijmy od docenienia tego, jak wielką niewiadomą jest Biblia, którą analizujemy w szkole. Moim zdaniem zrozumienie, jak bardzo palcem po wodzie jest pisana ta cała pula faktów, która towarzyszy interpretowaniu Biblii, może wbrew pozorom dodać otuchy, bo nie wiadomo za bardzo, kiedy powstało większość składowych Biblii, ani no właśnie kto za nimi stoi. Utwory, których fragmenty znajdziemy w podręcznikach, powstawały łącznie przez ponad 1000 lat i to minimum, bo są tacy badacze, którzy uważają, że 1500 lat przed tym, jak narodził się Chrystus, już ktoś nauczał z księgi będącej taką pierwszą wersją Starego Testamentu. Biblia przeszła drogę od przekazów ustnych w jednym z kilkunastu języków do spisania po hebrajsku, albo po grecku, albo po aramejsku. Te trzy wersje były potem połączone w jedną, która przypominała w swojej konstrukcji BMW E36 po tuningu twojego kolegi. Później tłumacze, mówiąc delikatnie, zmienili, i to kilkukrotnie, te tłumaczenia, a potem, kiedy część z tych języków już całkowicie po prostu wyszła z użycia, zaczęło się tłumaczenie tych tekstów na łacinę, a później na języki narodowe. W międzyczasie tłumaczenia łacińskie też się oczywiście zmieniały, zarówno na poziomie samego znaczenia, jak i też jego interpretacji. No i właśnie nie wiadomo też, kto jest autorem sporej części tego, co w Biblii znajdziemy. Na przykład teoria o tym, że autorem pięcioksiągu albo pięcioksięgu mojżeszowego jest serio Mojżesz, ma podobną liczbę zwolenników w środowisku naukowym, co pogląd o tym, że lotnisko na Balicach koło Krakowa odwiedza UFO. Są też takie księgi, jak na przykład księga Koheleta, która w swoim tekście wskazuje na autora, króla Salomona, ale wszyscy praktycznie badacze są zgodni, że to na pewno nie on. Nie wiadomo kto, ale na pewno nie on. I ktoś celowo wprowadzał czytelników w błąd. Jakby tego było mało, Biblia w trakcie tych setek lat pełniła też funkcje na przykład narodotwórcze, scalała narody, walczyła aktywnie z prześladowaniami, była takim tekstem bardziej politycznym, bardziej jak taka konstytucja niż powieść czy piosenka. Była też na przykład gwarancją pamięci o pewnych rodach czy encyklopedią. Pełniła tyle funkcji, że po prostu jest tutaj gigantyczny miszmasz. No i na koniec właśnie nie wiemy, w którym wieku powstały poszczególne składowe, nie wiemy w wielu przypadkach, kto jest ich autorem, albo na ile ich autor napisał to, co faktycznie uważamy za jego dzieło. A co no? O ile cała Biblia, czyli łącznie 73 różne księgi, jest omawiana w szkole w może 1%, o tyle pierwsza część Starego Testamentu, tak zwana Księga Rodzaju, jest analizowana dość szczegółowo i my też tak zrobimy. Księga Rodzaju zawiera 50 rozdziałów, z czego tak naprawdę ważne jest to, że dzielą się na dwie części. Pierwsza część to tak zwane opowieści pierwotne i składa się z 11 rozdziałów, no to są takie, powiedzmy, taka serio twarda mitologia. A druga część to historia władców narodu wybranego, na przykład Józefa, Jakuba, Abrahama i jego syna Izaaka. I tutaj również mamy oczywiście taki odpowiednik mitologii, ale jest też spoko takiej wiedzy, powiedzmy, encyklopedycznej, mniej czy bardziej. Pierwsza część Księgi Rodzaju zawiera historie, które po prostu trzeba znać, zaczynając od stworzenia świata według koncepcji biblijnej, przez historię Adama i Ewy, Kaina i Abla, albo Abela, potopu, ale tego właśnie biblijnego, czy na przykład historię wieży Babel. Omówmy sobie z tej puli kilka opowieści. Hell yes! No więc zaczynając od historii stworzenia świata, jest to tekst tłumaczący, no właśnie, powstanie świata i jest uważany za pierwszy w historii literatury poemat, bo znaczenie jest tutaj ukryte pod gęsto zgromadzonymi środkami stylistycznymi, które sprawiają, że nie wiadomo, czy utwór ten ma być zaśpiewany, wykrzyczany, powiedziany do kogoś konkretnie, czy może przeczytany w ciszy i po prostu trzeba go rozkminić sobie w samotności. Bóg stwarza świat przez 7 dni, tworzy niebo i ziemię, jasność i ciemność, roślinność, ciała niebieskie i gwiazdy. Bóg w Księdze Rodzaju ma na ziemię plan i realizuje go. Jakby stworzenie świata miał zapisane w Google Calendar albo na jakimś Trello, że na przykład 5 dnia sprowadza wszystkie gatunki zwierząt wodnych i ptaki. 6 dnia wie z tego kalendarza, że musi sprowadzić zwierzęta lądowe oraz człowieka, który, co ważne, powstaje na obraz i podobieństwo Boga. Dwa główne przesłania z tego fragmentu, według podręcznika oczywiście, no bo jakie serio są najważniejsze, to nie wiadomo, to po pierwsze taki obraz Boga, który jest poukładany, który nie jest jak bogowie z mitologii greckiej, którzy pierwsze milion lat spędzili w chaosie, zabijając się ze sobą i zjadając swoje dzieci, aż z tego randomowego loru wyłonił się jakiś prawdziwy władca. Tylko Bóg chrześcijański realizuje konkretny plan, rządzi też sam i o wszystkim decyduje sam. No i drugi take to właśnie informacja o ludzkości, która przychodzi na świat, kiedy wszystko inne jest gotowe i właśnie ma być
być takim obrazem Boga na ziemi, a ziemia jest dla ludzkości. A, no i w tym rozdziale dowiadujemy się też o niedzieli, że jest to dzień wolny. Bo skoro Bóg odpoczywał na koniec swojej pracy, to ty też po całym tygodniu pisania sprawdzianów z czatem GPT zasługujesz na odpoczynek. Nice. Historia Adama i Ewy to naturalna kontynuacja tego mitu o stworzeniu świata, bo pierwszy człowiek z szóstego dnia to właśnie Adam. Mężczyzna był tak samotny, że po pewnym czasie Bóg się zlitował i zsyła mu kobietę. W sumie zsyła to jest złe określenie, takie dość nieprecyzyjne, bo zgodnie z opowieścią z Biblii, Pan Bóg wprowadza Adama w stan śpiączki farmakologicznej, a następnie robiąc operację na żywym organizmie, usuwa mu żebro i przerabia je na pełnowymiarową kobietę. I w ten oto magiczny sposób, cementujący spojrzenie, które będzie triggerować feministki na następne 2000 lat, powstaje pierwsza para przyszłych rodziców. Pierwsi ludzie mieszkają w raju i mogą robić tam wszystko, na co tylko mają ochotę. Co ważne, Bóg daje im wolną wolę, czyli możliwość podejmowania autonomicznych decyzji i władzę nad swoim otoczeniem. Bóg daje im tylko jedno takie drobne ostrzeżenie. Nie wolno wam zjeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. No i jak wiadomo, bo przecież wszyscy wychowaliśmy się w katolickim kraju, jest wąż, czyli wcielenie szatana, czarny charakter w tej historii, który skusi Ewę, a ta, jako naiwna istota, uwierzy, że Bóg wcale nie mówił serio i spróbuje jabłka, dzieląc się nim z Adamem. Para zyskuje rozumienie dobra i zła i samoświadomość, która objawia się na przykład tym, że Adam nagle czuje się nagi, mimo że wcześniej mu to w ogóle nie przeszkadzało. Para za karę zostaje wygnana z raju na ziemię, na której czekają już na nią choroby, cierpienia i wszystkie te inne rzeczy, jakie są typowe dla śmiertelników. Na przykład sprawdzian z lalki. Ta historia uczy nas wielu rzeczy. Mamy tutaj zawarty, bardzo ładnie podany, motyw wolnej woli, która działa tak wspaniale, że dosłownie jest w stanie pozbawić cię raju. Wolna wola oznacza także konsekwencje w każdym wypadku. Do tego mamy motyw relacji damsko-męskich, które prowadzą do tego, że synonimy miłosierdzia, współczucia i wszystkiego co dobre ma zakochanych po prostu dość. Historia Adama i Ewy to też pierwszy w antyku judeo-chrześcijańskim opis podstępu, no i w sumie zdrady, bo ludzie zawdzięczający Bogu wszystko nie posłuchali jedynej instrukcji, jaką im przekazał. Skoro ludzkość dosłownie nie była w stanie nie zjeść jabłka, to trochę trudno być zaskoczonym na przykład przedłużającą się budową CPK albo awarią w Czarnobylu. 3.6. Not great or terrible. Z takich ambitniejszych interpretacji można powiedzieć, że ta opowieść o Adamie i Ewie mówi nam, że człowiek sam wybrał, że chce cierpieć. Że życie w raju, ono było idealne pod każdym względem. Poza tym, co nadaje nam sens i co jest nieodłącznym elementem podejmowania decyzji, czyli właśnie w raju brakowało bólu i cierpienia i ryzyka, no i tego potrzebowaliśmy. I w takim ujęciu wąż niekoniecznie kusi, w sensie kusi, ale to niekoniecznie jest negatywne, bo może nas ratować albo pokazywać jedynie naszą prawdziwą naturę. Ale zanim utkniemy w rozkminach, za które jest 50% szans, że dostaniesz punkty na maturze, a 50% szans, że spłoniesz na stosie, to przejdźmy dalej. Dalej, czyli do pierwszego w historii świata morderstwa, które popełnia syn Adama i Ewy. Kain i Abel to rolnicy, między którymi zaiskrzyło. Kain motywowany zazdrością, ponieważ w jego głowie ofiary składane Bogu przez Abla są lepiej odbierane niż to, co on mu ofiaruje, stwierdza, że najbardziej logicznym wyjściem z tej sytuacji będzie morderstwo brata. Hell yes! Okazało się jednak, że jego intuicja nie była słuszna. Najpierw Bóg próbował sprawić w rozmowie z Kainem, żeby ten przyznał się do morderstwa, ale ten, zdając sobie sprawę po czasie, że źle zrobił, udawał, że w ogóle tematu nie było i nie wie, gdzie jest Abel i nie jest pewien, czy w ogóle Abel kiedykolwiek istniał. Did you chew this up? W końcu Bóg przeklął Kaina za jego czyn, naznaczając go w taki sposób, że każdy wiedział już później, że miał do czynienia z mordercą i po raz drugi zdecydował się na wygnanie człowieka. Tym razem nie z raju, ale z ziemi. No bo wygnał właśnie Kaina z miejsca, gdzie dotychczas był. Swoją drogą, z czterech osób, które na razie zostały opisane w Biblii, czyli Adama, Ewy, Kaina i Abla, tylko Abel nie został przez Boga wygnany z jakiegoś miejsca i to dosłownie tylko i wyłącznie dlatego, że nie mógł, no bo nie żył. That we have here today. If you're over your time.
Także nie najlepiej zaczyna się ta relacja Bóg-ludzkość. W sumie tak zupełnie serio, to trochę o to chodzi z tym Adamem, Ewą, Kainem i Ablem, że już w sam początek historii ludzkości zostaje wpisana zbrodnia, nienawiść oraz taki fakt, że zło w ludzkim wydaniu przybiera coraz większe rozmiary. W tym sensie cały Stary Testament odzwierciedla taki proces upadku człowieka, który jest tak wielki, że jedynym odkupieniem dla świata może być w końcu ofiara Jezusa Chrystusa. Ale bez spoilerów, bo wcześniej mamy jeszcze jedną ważną historię biblijną, czyli potop i kilka innych rzeczy. Jakiś czas później Bóg postanawia zrobić ludzkości hard reset i sprowadza na ziemię potop, który symbolicznie, ale też w sumie dosłownie, o czym doskonale wiesz, jeśli mieszkasz na terenach zalewowych, oczyści ziemię. Bóg najpierw wybrał sobie jednak jednego z władców, którzy nie byli jego zdaniem tak zepsuci jak reszta, czyli Noego, żeby ten zachował swoją rodzinę nieskażoną wadami genetycznymi ludzkości oraz przedstawicieli wszystkich zwierząt. Jak pewnie wiesz, Bóg polecił mu zbudowanie arki, czyli takiego statku, którego nie dotknie potop. Znaczy, dotknie go, ale po prostu statek będzie się unosił na wodzie. Co ciekawe, Noe ma sporo takich spin-offowych historii. Moja ulubiona to jest historia o tym, że Noe miał takiego moralniaka, że ludzkość umrze w potopie, że sam nie chciał wejść na swój okręt, żeby go przeżyć. I to jest w sumie fajna historia, ale oficjalna wersja jest taka, że wchodzi i że odbudowuje ludzkość później po potopie, jest takim protowładcą, którymś z kolei w ogóle. Nie pierwszym, nie ostatnim. Z tej historii widzimy wyraźnie, że Bóg chrześcijański jest sam najlepszym uosobieniem powiedzenia, że cel uświęca środki. Jest autorem pierwszego masowego mordu. Jest to czyn robiony paradoksalnie z miłości do człowieka, co już w ogóle sprawia, że wszystko nam się już tutaj na samym początku komplikuje. Noe to z kolei jeden z przykładów ludzi wybranych, naznaczonych w tym pozytywnym sensie przez Boga. Stało się to za zasługi, to znaczy Noe był na tyle dobry, że Bóg go po prostu docenił. Bóg stwierdził, dobra, wybieram cię, weź mi tutaj teraz zrób coś i akurat padło na budowę okrętu, ale takich bojowych zadań od starego będzie jeszcze w historiach biblijnych całkiem sporo. No właśnie, jak już jesteśmy przy bojowych zadaniach od starego, no to trzeba opowiedzieć króciutko tutaj o Abrahamie, który również został przez Boga wybrany i również jest protowładcą, no mówi się nawet do dzisiaj naród Abrahama. Ale o ile Noe mógł się tylko cieszyć, bo wybranie go przez Boga było dosłownie wygraniem losu na loterii, o tyle Abraham po naznaczeniu go przez Boga ze Starego Testamentu mógł czuć się lekko oskamowany. Generalnie informacja, która jest bardzo ważna, żeby rozpatrywać historię Abrahama, to to, że o ile z naszej polskiej perspektywy Abraham to jest jakiś tam ziomek z Biblii, Polska góra, to dla autorów Starego Testamentu i dla narodu wybranego Abraham to jest osoba, z której wywodzi się no właśnie praktycznie cały lud Izraela później. Abraham to takie połączenie Lecha z legendy o Lechu, Czechu i Rusie, z Mieszkiem I i jeszcze z jakimś, nie wiem, Kazimierzem Wielkim, no jakimś innym superwładcą albo jakimś magiem typu Merlin. Przez lata Bóg testował Abrahama. Prowadził go, wspierał, ale też sprawdzał. Pomógł mu na przykład pokonać władców jakichś tam plemion i zobaczył, czy po wygranej, przy której mu pomógł, Abraham zachowa się uczciwie. Sprawdził też wiarę Abrahama. I tutaj właśnie dochodzimy do historii, którą omawiamy najczęściej w szkole, a która sprowadza historię izraelskiej wersji Mieszka I do w sumie prostej historyjki. Powiedzielibyśmy prawie, że przypowieści. Polega ona na tym, że im starszy był Abraham i im lepiej rozwijało się jego państwo, tym bardziej potrzebował potomka. W końcu Bóg dał jego 90-letniej żonie syna Izaaka, ale po kilku latach kazał mu złożyć swojego jedynego syna w ofierze. Abraham, który od początku rozmawiał z Bogiem i myślał, że mają dobry kontakt, poczuł wszystkie emocje znane człowiekowi, ale dając dowód całkowitego posłuszeństwa, zabrał syna na górę, by złożyć go w ofierze. Kiedy wszystko było już przygotowane i ojciec z bólem żegnał się ze swoim synem, z nieba odezwał się głos i przerwał w ostatniej chwili całą ceremonię. Ponieważ Abraham okazał się człowiekiem wielkiej wiary, Bóg zagwarantował kolejnym pokoleniom narodu Abrahama superpłodność, ponieważ były to no właśnie sprawdzone i takie wierne geny. No i teraz Abraham to właśnie taki synonim ufności na 100% w Boga, takiej w sumie ślepej ufności, a historia Abrahama, zarówno tej próby, jak i cała jego wędrówka, to kolejny dowód na to, że Jahwe nie daje sobie w kaszę dmuchać i jest w sumie dość surowy, i to tak delikatnie mówiąc. No dobra, wbrew pozorom Stary Testament to nie tylko opowieści z Księgi Rodzaju, ale też na przykład historia Hioba, którą znajdziemy, uwaga, w Księdze Hioba. O ile Księgi Rodzaju były miksem poematów, ksiąg historycznych i po prostu opowiadań, czyli historii ludzi, którzy kiedyś żyli, tak Księga Hioba to poemat dydaktyczny, czyli taki utwór, który ma na celu po pierwsze zrobić na tobie wrażenie tak literacko, a po drugie nauczyć cię pewnej postawy. Ma mieć morał, którego masz się po prostu nauczyć, ty debilu.
No ale w praktyce jest tak, że historia Hyoba robi takie wrażenie, że po pierwszym zdaniu tętno czytelnika spada do 2 uderzeń na godzinę i jakakolwiek wartość edukacyjna znika szybciej niż uczeń zastępstwa na ostatniej lekcji, no ale to jest też pewnie jakiś element boskiego planu. Hiob, jak mówi lektura jego księgi, był człowiekiem sprawiedliwym, prawym i bardzo bogobojnym. Był przy tym obrzydliwie bogaty w majątek i w potomstwo, bo miał 3 córki i 7 synów, które przeżyły okres niemowlęcy, co w starożytności było jak wygrać w totolotka 6 razy pod rząd. Takiego wirusowo-bakteryjnego totolotka, czyli najważniejszej ze wszystkich gier losowych. Co? Hiob niezmiernie kochał Boga i ufał mu bezgranicznie. Był jego mega wiernym uczniem. Przyglądał się mu jednak z boku szatan, który uważał, że Hiob czci Boga w zamian za dobra doczesne. W sensie, jest mu tak dobrze, więc łatwo czcić mu Boga. Że tak naprawdę jest słaby i w sytuacji wielkiego cierpienia od razu opuści swojego ojca w niebie. Jan Paweł II. Religia, postawa, zdjęcia z Fatimy. Szatan powiedział to Bogowi, a ten, będąc pewien miłości swojego wiernego, postanowił udowodnić, że szatan nie ma racji. Jak w pokerze, Bóg wszedł all in, tylko że zamiast wyłożyć na stół wszystko, co sam miał, po prostu zabrał wszystko Hiobowi. Zabił mu dzieci, zabrał majątek i ogólnie sprawił, że Hiob, czyli jedna z najbardziej miłujących Boga osób na świecie, zaczął mieć standard życia jak rower z komunii po 10 latach. Mimo to Hiob dalej wielbił Boga, co możemy wytłumaczyć w sumie tylko syndromem Sztokholmskim. Szatan spotkał się po jakimś czasie znowu z Bogiem i stwierdził, że no dobra, Hiob na pewno się go wyrzeknie, gdy dotkną go straszliwe cierpienia trapiące nie umysł, ale ciało. No i Bóg na to powiedział patera. Hell yes. I 15 minut później Hiob do tego wszystkiego, co mu wcześniej Bóg odebrał, został też obsypany trądem, ale nie takim trądzikiem, na które robi się maseczki na twarz, tylko trądem, który sprawia, że ludzie unikają cię na ulicy, a twoje ciało rozkłada się w czasie rzeczywistym. Jakby tego było mało, wszyscy z jego otoczenia zarzucają Hiobowi wiarę i złorzeczyli mu i radzili, żeby odszedł od Boga, więc dochodzi jeszcze taka presja społeczna. Now, this is epic. Zostawiła go też żona, której Bóg nie zabił chyba tylko dlatego, że zniknęła mu w Excelu, jak zabijał całą resztę rodziny. Pomimo tego, że zawiódł się na najbliższych, znosił swoje cierpienia z pokorą i wewnętrznym spokojem. No taki był po prostu ten Hiob. Pojawił się nawet taki moment, że główny bohater historii, no właśnie o Hiobie, czyli Hiob, przeklinał dzień swoich narodzin, ale dalej nie powiedział ani jednego złego słowa na Boga. W końcu szatan zmiękł i powiedział, no dobra, chyba jednak miałeś rację, a Bóg wynagrodził Hiobowi jego męki i przywrócił do zdrowia. Podwoił też jego majątek, nie wiem jak z dziećmi, nie pamiętam, albo nikt tego nie powiedział. Skarał za to przyjaciół i znajomych Hioba, lecz przez wzgląd na swojego sługę i na to, że miał z nimi dobre relacje, no nie dotykał ich już swoim gniewem. Historia Hioba kończy się tak, że żyje jeszcze 140 lat i widzi 4 pokolenia, czyli może się cieszyć nie tylko swoimi wnukami, co już wtedy było rzadkością, ale też prawnukami i prawnukami. To już w ogóle taka po prostu starość i emerytura premium. Hiob to jest doskonała prezentacja tego rozgraniczenia pomiędzy Bogiem i człowiekiem i relacją pomiędzy tymi dwoma tworami. Starotestamentowy stwórca po raz kolejny bawi się swoją drogą człowiekiem, jak postaciami w gierce, testując ich limity. Hiob nie zna przyczyny swojego cierpienia, ale przyjmuje heroiczną postawę zaufania Bogu i poddania się jego woli, stając się wzorcem godności i wielkiej pokory. Dla jednych będzie to wzór do naśladowania i dowód sensu wiary, a dla innych historia, która pokazuje przede wszystkim dynamikę władzy i kruchość człowieka, który jest zdany na Bożą łaskę. Najdziwniejsza interpretacja, jaką znalazłem, a w sumie konkurencja jest naprawdę spora, to stwierdzenie, że historia Hioba uczy nas, że choć niewinność nie przynosi wolności od cierpienia, to daje niewinnie cierpiącemu spokój w tym właśnie przeżyciu. No nie wiem, to trzeba przyznać, że jest to opowieść, obok której trudno przejść obojętnie, ale spokojnie, bo w późniejszych 10 epokach prawie każda osoba, która będzie umiała pisać, będzie miała swoje zdanie na temat Hioba i jakiś komentarz, więc tutaj mój komentarz jest już dalej zbędny. Po Hiobie z reguły poznajesz także historię Koheleta, zawartą, no tutaj też bez zaskoczenia, w księdze Koheleta. Kohelet to nie jest żaden bohater, Kohelet to jest stan umysłu. Nie no, serio, Kohelet nie jest ani bohaterem literackim, ani stanem umysłu, tylko to jest określenie na antycznego mędrca. Jeżeli obecnie nie masz depresji i uważasz, że twoje życie ma sens, to polecam ci księgę Koheleta. Tak, żeby się sprawdzić. Okej, let's go! Słowa tej księgi rozpoczynają się słynnymi słowami marność nad marnościami, wszystko marność. I są
wiernym zobrazowaniem reszty tej rozkminy, w której narrator lamentuje i narzeka na dosłownie każdy możliwy temat. Kohelet nazywa ludzkie niedoskonałości i grzechy i je piętnuje. W końcówce utworu narrator w księdze Koheleta stwierdza, że najlepszą drogą życiową jest chwalenie Boga i cieszenie się życiem. No to są w sumie dziwne wnioski i nikt nie wie, jak do nich doszliśmy. O ile pierwsze należy robić zawsze i wszędzie i w ogóle bez ograniczeń, o tyle cieszyć się życiem trzeba, nie tak jak wiarę w Boga, robić z umiarem, czyli nie można tego robić zawsze i wszędzie. Narrator sam na sobie sprawdza bogactwo, władzę, upojenie alkoholowe i rozkosze miłości i dochodzi do wniosku, że żadna z tych rzeczy nie przynosi mu żadnego szczęścia, a na pewno nie takiego jak mądrość i poszukiwanie wiedzy. No tak było. Ale i tak na koniec dnia tylko Bóg ma sens, bo czy ktoś mądry, czy głupi umiera tak samo. A jeśli ktoś ma złą relację z Bogiem, no to wtedy robi się przypał. Gdyby autorzy księgi Koheleta żyli obecnie, lajkowaliby każdy materiał z mojej serii. Nie ma sensu, bo cały ten utwór, albo przynajmniej jego zdecydowana większość, to wyraz właśnie tego, że w sumie nic nie ma sensu i tylko przed nawias wyjmuje się wiarę w Boga. Ale w sumie z drugiej strony są takie opracowania, które mówią, że Kohelet wcale nie jest smutny, a reprezentuje epikureizm, czyli nawołuje do życia chwilą. Także na koniec dnia musisz tutaj wybrać swojego wojownika i możesz też w sumie zapomnieć, że Kohelet istniał i to jest pewnie najlepsza decyzja. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Wystarczy ci świadomość, że księga Koheleta to połączenie rozkmin filozoficznych Epikura, do których dochodzi twój wujek na weselu o 3 w nocy, że nieważne czym on jeździ, a czym jeździ sąsiad, i tak wszyscy umrzemy, więc jakie to ma znaczenie. Księga Koheleta zawiera też na przykład pochwałę dla współpracy, ale dobra, to już naprawdę możemy sobie darować. Inny ważny tekst w Starym Testamencie to Pieśń nad pieśniami, która jest pradziadkiem całego miłosnego bullshitu, który dostaniesz w romantyzmie albo innym dwudziestoleciu międzywojennym. Pieśń nad pieśniami to właściwie jest 6 pieśni, które stanowią romantyczną rozmowę pomiędzy panem X i panią Y. O ile wcześniejsze utwory były grube, dlatego że Bóg uśmiercił w nich łącznie kilkaset tysięcy osób, kazał ojcu znęcać się nad synem, albo testował, kiedy osobie, która go kocha i mu ufa, siądzie psycha, o tyle pieśń nad pieśniami jest w sumie serio mocnym, ale erotykiem. Jest naraz dziwna i serio namiętna. Jest to utwór ważny, bo właśnie pokazuje wszystkim kolejnym artystom, jak należy wczuwać się w rolę zakochany. Pokazuje też, co można zrobić z językiem literackim, bo na przykład w części poświęconej opisowi kobiety pan X porównuje jej oczy do gołębi, co już jest dziwne, ale później mówi, że jej włosy są jak włosy kozy, a jej zęby są jak dwie owce, a szyja jest jak wieża Dawida. What? Bro, what are you talking about, man? Ktoś, kto umieścił pieśń nad pieśniami w Biblii, to swoją drogą dobry troll, bo w tym utworze nie ma w sumie prawie żadnej wzmianki o Bogu, o narodzie wybranym, ani w ogóle o religii. Jej najpopularniejsza interpretacja mówi dosłownie, że jest ona po prostu erotykiem albo poematem miłosnym i jako taka jest ciekawa, taka po prostu od strony technicznej, jako wzór gatunku, a nie pod względem historii. W sensie, historia jest taka, że był po prostu napalony facet i napalona kobieta. Koniec. Istnieje co prawda też taka teoria, że jest to metafora miłości Boga do narodu wybranego, ale wtedy Bóg musiałby mówić, że naród wybrany ma zęby jak owce i piersi jak kozy, więc nie najlepiej, zwłaszcza, że ten sam Bóg zamordował większość ludzi potopem chwilę wcześniej, więc mało prawdopodobne, żeby teraz miał taki zwrot w kierunku jakiegoś, nie wiem, Wertera. No także podsumowując, jeśli kiedykolwiek będziesz mieć do czynienia z tekstem opisującym miłość, wal śmiało, że styl nawiązuje do pieśni nad pieśniami i masz 100% gwarancję satysfakcji, po prostu nie da się inaczej. A jak już jesteśmy przy gatunkach zaczynających się w Biblii, no to musimy powiedzieć o psalmach. Księga psalmów to zbiór tekstów mających posłużyć jako modlitwy, które odmawiamy właśnie śpiewając je. W Biblii znajduje się jedynie skromne 150 psalmów, co sprawia, że w sumie wszystko, co wiesz o Bogu, znajdziesz właśnie tam. No to jazda! Większość psalmów to de facto pierwsze hymny, które nie chwalą żadnej cnoty albo państwa, tylko na samym początku chwalą Boga. Drugie w kolejności pod względem liczby to tak zwane psalmy dziękczynne, które też w sumie chwalą Boga, ale przez opis jego czynów, a nie jego samego. Czyli genialna jest na przykład łąka, którą stworzył Bóg, a nie Bóg jest genialny, bo może stworzyć łąkę. Czy to jest jasne?
Księga Psalmów to też pierwsze miejsce, w którym znajdziesz tyle pompatycznych, czyli nadętych, podniosłych i używających języka jak dyrektorka na szkolnym apelu tekstów, które później będą stanowić właśnie wzór dla na przykład trenów albo pieśni, generalnie podniosłych pieśni, czyli w szczególności hymnów. I tutaj z grubsza kończy się omawianie Starego Testamentu i możemy przejść do znacznie mniejszego i też omawianego w skromniejszym wymiarze Nowego Testamentu. Ta sekcja jest o tyle prostsza, że Nowy Testament zasadza się przede wszystkim na losach Jezusa Chrystusa, które nawet jeśli jesteś zatwardziałym antychrystem, znasz prawdopodobnie ze szkoły, z popkultury, albo nie wiem, nawet z obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Chociaż oczywiście historia Jezusa w Biblii jest nieco bardziej dokładna niż tylko pula takich faktów, jak na przykład to, że narodził się dzień po Wigilii albo zmartwychwstał w stanie Wielkanocy, no to już jest jakiś punkt wyjścia, żeby sobie poradzić. No bo raczej nie wiesz, kiedy urodził się Wokulski albo inny Kordian. Autorami Nowego Testamentu są przede wszystkim czterej ewangeliści. Święty Jan, święty Łukasz, święty Mateusz i święty Marek. No właśnie, wszyscy są święci, to jest, mam nadzieję, jasne. W Nowym Testamencie mamy kolejną porcję hymnów, ale jest też sporo listów, opowieści i przypowieści. Jest też Apokalipsa, która kończy nam ten tekst literacki, ale zacznijmy od przypowieści, czyli moim zdaniem super przydatnych pod kątem egzamino-maturo-życiowych sytuacji tekstów kultury. Bo przypowieść to utwór narracyjny, który jest z reguły bardzo krótki. Taka mała historyjka, która jest ilustracją jakiejś mądrości życiowej. Z reguły jest tak, że jedna przypowieść to jest jakiś jeden motyw na maturkę, czyli w sumie dobry trait, jak na przykład 2 minuty czytania albo słuchania. Właściwa interpretacja przypowieści zawsze wymaga, żeby przejść z jej znaczenia dosłownego, czyli takiego widzianego na pierwszy rzut oka, do znaczenia ukrytego. Ale to znaczenie ukryte jest z reguły serio tak oczywiste, że przypowieść poprawnie zinterpretowałaby nawet średnio rozgarnięta życiowo deska do krojenia. Ważne, żeby pamiętać, że utwory te są jakby elementem Ewangelii, które wyciągamy z niej po to, żeby je omówić, ale w oryginale są jakby częścią tekstu, częścią jakiegoś opisu, jakiejś historii Jezusa. Na przykład Jezus opowiada ludziom, którzy go słuchają, o miłosierdziu i nagle ktoś pyta, wait, ja nie rozumiem, co masz na myśli, Jezusie, i on wtedy odpala właśnie przypowieść na przykład o miłosiernym Samarytaninie i wszyscy mają takie aha. No więc po pierwsze, poznajemy wspólnie historię ubogiej kobiety, wdowy, bohaterki przypowieści o wdowim groszu. Trzeba wiedzieć, że w starożytności samotne kobiety miały z reguły równie komfortową sytuację finansową, co obecnie Wenezuela albo Etiopia. Wdowa wchodzi do świątyni, w której chce dać ofiarę, bo jest osobą wierzącą. Wszyscy inni dali dużo więcej, ale ona dała tylko 1 grosz, no bo tylko tyle mogła. I już kiedy ludzie zaczynają się z niej śmiać, wjeżdża Jezus, który uznaje, że to jest właśnie najbardziej wartościowa ofiara, bo nie liczy się wartość taka obiektywna, lecz to, ile ta wartość znaczy dla ofiarodawcy. I cyk, masz gotowy motyw poświęcenia i cenną życiową lekcję. Każdy powinien pomagać tak, jak może i żadna forma pomocy nie powinna wprawiać cię w kompleksy. Czynienie dobra to nie jest konkurs piękności. Mic drop i przechodzimy dalej do historii Samarytanina, który pomógł rannemu człowiekowi spotkanemu na trasie. Mimo, że inni go ignorowali, Samarytanin podał mu pomocną dłoń, bo współczucie wzięło górę nad uprzedzeniami i na przykład nad obawą o to, czy ten nie spróbuje go okraść albo wyrządzić mu jakąś inną krzywdę. I przez ten gest opisany w przypowieści grupa etniczno-religijna, jaką są Samarytanie, oznacza człowieka litościwego i miłosiernego. No już tak na zawsze. Możesz nie mieć pojęcia, kim tak serio są Samarytanie, skąd pochodzą, w ogóle nic o nich nie wiedzieć, ale są symbolem miłosierdzia do bliźniego i takiego zaufania. No bo w sumie Samarytanin ryzykował. Mógł go na przykład tamten okraść czy coś. Kolejna przypowieść to ta o robotnikach winnicy. Opowiada ona o sprawiedliwości. Poznajemy w niej historię gospodarza, który najął ludzi do pracy w winnicy. Umówił się co do zapłat po denarze. Zatrudniał 3 razy w ciągu dnia. Rano, w południe i po południu i na koniec dnia wszystkim zapłacił właśnie po 1 denarze. No i ci, co zostali zatrudnieni rano, mają takie... What the fuck is this piece of shit? No, ale gospodarz im odpowiada, że przecież tak się umawiali. O co tutaj chodzi? Że Bóg, który obdarza swoimi łaskami, nie pyta, kiedy wierni przychodzą do Niego, czy kiedy się nawracają. Bramy nieba są zawsze otwarte dla wszystkich. No i tak właśnie w ten sposób ta przypowieść jest taka dziwna, mi się średnio podoba, ale pokazuje koncepcję, czy wyobrażenie o Bogu, takim Bogu chrześcijańskim i o wyrozumiałości, i o zrozumieniu, i o dobrodziejstwie. Dobrze, po prostu. Przypowieści jest mnóstwo i każda z nich jest banalnie prosta do zapamiętania, tak jak te 3, które właśnie opisałem, bo jest to w sumie taka anegdotka, którą opowiada ci kolega na korytarzu. I w sumie po to powstała, żeby ludziom na placu, którzy łącznie w 40 osób mieli 50 IQ, wytłumaczyć, dlaczego Bóg jest dobry albo dlaczego warto, nie wiem, przestrzegać Jego przykazań.
osobna porcja albo osobny wątek. Główna oś narracyjna Nowego Testamentu, chociaż takie powiedzenie to pewnie polonistyczne nadużycie, takie albo nawet zbrodnia bardziej bym powiedział, to historia Jezusa, po prostu. Teraz w uproszczeniu postaram się ją streścić. Nie po to, żeby cię jej nauczyć albo przekonwertować na chrześcijaństwo, tylko żeby uszeregować fakty. Fakty, które w większości znasz i które mogą okazać się bezcenne na sprawdzianie, a już nie mówiąc o maturze, albo w trakcie właśnie rozmowy z rodzicami krasza, jeśli okaże się, że są oni wierzący. Bo serio, to co zaraz opowiem, zawiera w sobie jakieś 80% motywów, jakie mogą cię spotkać na maturze. No więc Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, gdzie odbywał się wielki spis ludności z rozporządzenia jakiegoś tam Cezara, czy cesarza Cezara właściwie. No nie będę udawał jakiegoś tam, bo wiem akurat, że to był August. I tam udali się jego rodzice, Maryja i Józef. Jezus jest synem Boga, co oznacza, że Józef jest jego opiekunem. Wypełnił zresztą tę rolę, obdarzając go miłością, tak jakby to był jego syn. No i tutaj mamy bardzo dużą pulę motywów na przykład. Po narodzinach Maryja, Józef, no i właśnie ich dziecko powracają do Galilei, do swojego miasta Nazaret. Jezus jest osobą mega ambitną i bystrą. Prezentuje to chociażby scena z jego życia w świątyni w Jerozolimie, gdzie w wieku 12 lat, czy iluś tam nastu w każdym razie lat, rozmawia z nauczycielami ludu i myślicielami i wszyscy dziwią się jego bystrości umysłu. Jezus rozpoczyna swoją, nazwijmy to, działalność na grubo, gdy ma około 30 lat. Zostaje wtedy ochrzczony nad Jordanem przez Jana Chrzciciela, a potem przebywa na pustyni przez 40 dni, gdzie sam siebie testuje, gdzie jest kuszony przez, znaczy sam pozwala się testować przez diabła. Scena kuszenia na pustyni odgrywa się oczywiście przede wszystkim w głowie Jezusa, który de facto rozmawia sam ze sobą. Tutaj trochę taki vibe Macbetha na przykład wjeżdża. Po tym jak właśnie wygrał moralnie tę próbę, powraca do Galilei, gdzie naucza w synagogach, przy okazji znajduje też chwilę, żeby uzdrawiać ludzi i rekrutować apostołów. Wybrał sobie na koniec 12 takich rekrutów, uczniów właśnie, których nazwał apostołami. Był to Szymon, którego nazwał Piotrem, tak nie wiem, taki nick mu dał po prostu, jego brat Andrzej, ale także Jakub, Jan, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub numer 2, Szymon, taki co dostał przydomek Gorliwy, Juda i Judasz. No i ten ostatni jakby jeszcze powróci w tej historii. Znaczy wszyscy mogliby powrócić, ale powróci tylko on. Z tą ekipą Jezus wędruje przez kolejne miasta i wsie i naucza, inspirując ludzi do miłości, do Boga i robiąc sporo dobrych uczynków po drodze. Ta podróż ma cel strategiczny, bo Jezus pokazuje kolejnym ludziom wiarę, ale też buduje wiarę u apostołów, których w końcu wysyła, aby samodzielnie głosili właśnie Jego słowo. Jednocześnie w miarę jak coraz bardziej ludzie przekonują się do tego nowego Boga, do tej wersji Boga Jezusa, robi On sobie wrogów, no bo godzi w stare układy i przedstawicieli właśnie innych religii. Jezus przybywa wreszcie do Jerozolimy, gdzie witają Go tłumy, ale Judasz, Jego zaufany właśnie przyjaciel, jeden z apostołów, sprzedaje się i stając się archetypem 60 za srebrniki wydaje go arcykapłanom miasta. Wysoka rada prowadzi Jezusa przed oblicze Piłata, a ten nie chce decydować, więc odsyła go do Heroda. Herod też nie chce decydować, więc postanawia, że znowu to Piłat zadecyduje o losie Chrystusa, a ten konsultując się z ludem Jerozolimy postanawia go ukrzyżować. Także niech żyje demokracja generalnie. Jeden z członków Wysokiej Rady, który nie zgadza się z wyrokiem, prosi Piłata o wydanie mu ciała Jezusa po to, żeby zdjąć je z krzyża, owinąć w płótno i złożyć w grobie wykutym w skale. No i potem zrobiło się dość ciekawie, bo w pierwszy dzień tygodnia niewiasty z Galilei zauważają, że kamień do grobu jest odsunięty, a w środku nie ma ciała. Tego samego dnia uczniowie w drodze do wsi Emaus spotykają Jezusa, ale go nie poznają. Udają się do Jerozolimy, gdzie Jezus ukazuje im się już tak oficjalnie, błogosławi ich, rozstaje się z nimi i zaraz potem jest już w niebie. Mamy to. Tak właśnie wygląda najbardziej zgeneralizowana, uogólniona i świecka wersja historii Jezusa, w której już na pierwszy rzut oka widać na przykład motyw wędrówki i podróży. Motyw przywództwa, rodziny, zaufania, miłości, jest nawet motyw społeczeństwa i demokracji. Jest też motyw zdrady, jest oczywiście walka dobra ze złem, jest sen, jest relacja bohatera ze śmiercią, jest rewolucja. No jest tu mnóstwo rzeczy. Także gorąco polecam, bo jesteś w stanie je wszystkie wyłożyć na logikę. Polecam serdecznie. Na koniec warto zwrócić uwagę na Apokalipsę Świętego Jana, która ma szczególne miejsce w sercach nie tylko katolików, ale też autorów podręczników i oczywiście CKE. Bo tekst ten został wyjęty przed nawias jako pozycja obowiązkowa w podstawie programowej. Apokalipsa to przykład księgi proroczej, bo mówi o tym, jak będzie kiedyś, snując wizję podobną
do tej, w jaki sposób przeciętny maturzysta wyobraża sobie podstawę z polskiego. I tutaj robi się po raz zresztą kolejny dość zabawnie, bo Apokalipsa jest przez teologów określana jako jedna z najbardziej tajemniczych i trudnych do zrozumienia ksiąg Nowego Testamentu. Jest pełna symboli, mogących naraz mieć kilkanaście znaczeń w zależności od tego, kto i w jakim czasie ją czyta. Także idealnie, że trafia ona do nastolatka, który poświęci temu tekstowi łącznie 4 minuty swojego życia, przyjmując jakąś randomową interpretację tego dzieła. Chociaż w sumie to może ja tutaj narzekam, no bo w podobny sposób można unieważnić sens w ogóle wszystkich tekstów kultury, które poznajemy w szkole. Apokalipsa świętego Jana jest dramatyczną wizją końca świata i zawiera opis tak zwanego sądu ostatecznego, który jest mroczny. Nawet jak na standardy biblijnych mordów ze Starego Testamentu, tu jest naprawdę grubo. Autor księgi, czyli właśnie Jan, ma objawienie, taki sen proroczy, który opowiada czytelnikowi. Jak sam twierdzi, coś lub ktoś zabiera go do nieba i tam widzi Boga, który nakazuje otwarcie świętej księgi. Baranek, którego obraz już sam w sobie jest dość niepokojący, bo jest to martwy baranek z 7 rogami, otwiera po kolei pergamin z 7 pieczęciami. No, symbol 7 tutaj będzie często wracał. Otwarcie tych pieczęci aktywuje kolejne stopnie zagłady, pośród których znajduje się na przykład odpalenie 4 jeźdźców apokalipsy. Zwycięstwo, wojnę, głód i śmierć. I to jest w sumie ciekawe, bo te pieczęcie to właśnie kolejni jeźdźcy i tutaj apokalipsa dość czytelnie mówi nam, że o ile ciekawość to pierwszy stopień do piekła, to zwycięstwo jest właśnie pierwszym stopniem do apokalipsy. Więc może nie zdanie matury wcale nie jest takie złe. Później mamy różne nieciekawe sprawy, jak na przykład zniknięcie nieba i zastąpienie go czarnym tłem z paint'a i trzęsienia całej ziemi. Do tego Jan opisuje deszcz gwiazd, albo w sumie bardziej chyba meteorytów. Kiedy Jan dochodzi do końca opisu otwierania 7 pieczęci, mamy kolejną symbolikę. Pojawia się 7 aniołów z 7 trąbami i każda z nich gra, towarzysząc jakiemuś innemu okropnemu czemuś, co dzieje się na ziemi. Na przykład woda zamienia się w krew, na ziemi zaczyna rządzić taka wielka zmutowana szarańcza, a potem tam się pojawia już takie prawdziwe potwory, czyli smok i 2 bestie. A co no? Na koniec fazy dosłownego grillowania ludzkości wjeżdża 7 mis pełnych okrucieństw. Na przykład wylewa się misa numer 1, która powoduje trąd. Albo po wylaniu misy numer 6 zaczyna się dosłownie Armagedon, czyli taka walka każdego z każdym. Misa 7 to jest taki recap wszystkiego i wszystko się dzieje naraz najgorsze i w ogóle jest źle. A na sam koniec wjeżdża na to wszystko armia Boga i dokonuje takiej nocy oczyszczenia, bo pokonuje 2 bestie, fałszywego Boga i fałszywego proroka, więzi smoka, który jak się okazuje jest szatanem, a na ziemię schodzi Jezus, który najpierw rządzi i odbudowuje ziemię przez 1000 lat, a potem ma dogrywkę ze smokiem, który się uwolnił, ale potem Jezus wygrywa i wszystko kończy się happy endem. Happy endem, czyli nowym Jeruzalem. To jest nowe miasto zbudowane ze złota i z nową symboliką, bo już nie ma liczby 7, tylko jest liczba 12. 12 apostołów, ma 12 bram miasta i w ogóle wszędzie jest super. 12. Niech żyje 12. I to jest akurat ważne, bo po 2 tonach symboliki, opisach okrucieństw i dziwnych rzeczach, Apokalipsa i też sama Biblia właśnie kończy się wbrew pozorom. Tak by się wydawało, że to pozór jest taki, że się nie skończy happy endem, a właśnie się kończy happy endem i przesłaniem, że Jezus powróci na ziemię, kiedy będzie źle i zrobi tak, żeby było dobrze. Surprise, motherfucker! Nie będzie łatwo, ale na koniec będzie dobrze. Do tematyki apokalipsy nawiązywali chętnie twórcy w sumie każdej epoki, na przykład średniowiecza czy czasów wojny i okupacji, nadając swoim obrazom wymiar bardziej tragiczny i właśnie korzystając z tej symboliki i szczerze to trudno się im dziwić. Sam jakbym tworzył coś, co chciałbym, żeby miało sens, to właśnie korzystałbym z tego takiego bogatego obrazu. Na koniec powiedzmy jeszcze sobie szczerze, tak patrząc teraz z lotu ptaka, hehe, kanał Puchacz, na całą podróż przez Biblię, że jest to niewątpliwie arcydzieło. Decyduje o tym przede wszystkim takie bogactwo wątków, tematów i postaw oraz sposobów ich przestrzegania czy przedstawienia bardziej. No i takie bogate metafory. W sumie każda dowolna forma literacka będzie w Biblii odnaleziona. Bo w Biblii bezpośrednio narodziły się na przykład takie gatunki jak hymn, psalm, kazanie, ale tutaj też po raz pierwszy widzimy mnóstwo motywów i archetypów, które będą budzić podziw 2000 lat później. Do tego Biblia jest dziełem, które wpłynęło na światopogląd, kulturę, a nawet język dzisiejszych ludzi i tak będzie, dopóki po prostu mamy język i korzystamy z kultury. Żeby zrobić tak, żebyśmy nie poznawali Biblii w szkołach, no to trzeba by zredukować chyba podstawę programową do 2 albo 3 utworów, które jakimś cudem pomijają kwestie związane z wiarą i nie nawiązują do stylu biblijnego, albo nie ma tam jakiejś symboliki czy frazeologizmu, którego wytłumaczenie znajdziemy bezpośrednio w Biblii. Biblia jest też największą w historii cywilizacji
cywilizacji zachodniej próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość. Porządkuje sprawy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka i jego sens, wjeżdżając klinem w praktycznie każdą rozkminę filozoficzną w późniejszych epokach. No może z wyjątkiem jakiegoś takiego grubego transhumanizmu albo jakichś innych rozkmin o social media, ale to dlatego, że po prostu powstała na to za wcześnie. No i wreszcie na sam koniec, bo z punktu widzenia ogólnych rozkmin filozoficznych czy przygotowania do matury, serio, nie ma to żadnego znaczenia. Biblia dla wielu ludzi jest związana ze sferą taką, powiedzmy, boską, sferą wiary. Czyli jest ona księgą świętą, autorytetem samym w sobie, skarbem religijnym po prostu. No i to też ma znaczenie i nie można tego pomijać. Chciałem na koniec stworzyć takie podsumowanie dla tego materiału, przypomnieć bohaterów i motywy, które omówiłem, ale wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego znaczenia, bo tego było po prostu za dużo. Jeśli zawartość tego, co omówiłem, wyciągając esencję z powstającej przez ponad 1000 lat księgi, będącej już esencją samą w sobie, jakiegoś zbiorowego rozumienia świata przez cywilizację zachodnią, jeśli to nie jest dla ciebie zrozumiałe, to po prostu serio, wróć sobie do jakiegoś problematycznego fragmentu, albo obejrzyj sobie całość od początku. To nie jest stracony czas, jeśli jesteś w szkole, albo jeśli próbujesz to coś ogarnąć, bo serio, warto. Jeśli doceniasz moją pracę, podrzuć ten film dalej komuś, kto potrzebuje troszkę edukacji, albo ma troszkę za wiele czasu, albo nie ma wiele czasu, na przykład do matury i powinien twoim zdaniem poświęcić czas na to, żeby ogarnąć właśnie Biblię. Aha, no i na sam koniec właśnie, bo jeśli śledzisz mój kanał, to możesz zapytać, chwila, puchacz, nagrałeś już odcinek na przykład o antyku albo o starożytności, to czemu teraz robisz osobny film tylko o Biblii? Czy ty clickbaitujesz po to, żeby po prostu osiągnąć sukces? I odpowiedź na to pytanie brzmi, no dokładnie tak jest, to znaczy to właśnie dlatego kanał Puchacz w ciągu 7 albo 8 lat swojego istnienia zdobył tyle wyświetleń, co przeciętny influencer pod materiałem o tym, że dzisiaj je tylko pomarańczowe owoce, bo jestem po prostu mistrzem clickbaitu i umiem to robić świetnie. Po prostu wiem, jak sprawić, żebyś oglądał więcej i więcej. Wiem, jak cię uzależnić. Nie no, tak serio, to polecam ci po prostu gorąco inne moje materiały, bo faktycznie nagrałem o antyku, gdzie jego elementem jest Biblia, ale to jest obszar kultury tak szeroki i tak głęboko analizowany, że nigdzie indziej na moim kanale tego tutaj po prostu nie zrobiłem. Polecam ci cały mój kanał, polecam ci jeszcze raz ten film i dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy. Cześć.